Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za spotkanie. Cieszę się, że mogę brać udział w finale rozmów, jakie odbyliśmy. Tym finałem jest propozycja deklaracji. Deklarację traktuję poważnie. Po 30 listopada weźmiemy się do roboty i będziemy starać sprostać propozycją. Ale co najważniejsze, dziś podpisujemy bardzo wstępnie coś, co jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa Wrocławia. I to jest coś, co akcentuję. Zależy mi, żeby rzeczywiście osiągnąć ten 15% udział w ruchu rowerowym, podkreślę, bo to jest ważne i to jest nasz cel niezmiennie. Ponadto deklaruję, że zapewnię odpowiednie fundusze i to jest dobre słowo. Proponujemy 100 milionów, ale bardzo mi zależy, żeby traktować wszystkich wyborców odpowiedzialnie, więc 100 milionów to jest propozycja, do której będziemy dążyć, ale obiecuję, że jeśli się okaże, że finanse publiczne, z jakimi zostawi nas Rafał Dutkiewicz, będą wymagały korekty, mówiąc krótko, nie będzie nas na to stać, to z Państwem będziemy rozmawiać o skorygowaniu tej kwoty i wspólnie ustalimy, bo przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich mieszkańców Wrocławia, będziemy po prostu to renegocjować. To jest nasz cel, to jest nasz plan, będziemy starali się do niego dążyć. To, co najważniejsze, jak mówiłam, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rowerzystów, ale nie tylko. Na drodze muszą bezpieczni być wszyscy. I piesi, i rowerzyści, i kierowcy aut. Jeśli będziemy traktować poważnie program rowerowy, to naprawdę kierowcy aut i piesi także będą zadowoleni. Wzorem innych miast naturalnie będziemy powoływać pełnomocnika. Wiem, że w ostatnich latach najbardziej nam wszystkim brakowało po prostu rozmowy. Ja proponuję wspólne miasto, będziemy rozmawiać. Pełnomocnik zostanie wyłoniony i zaakceptowany. Będę brała udział w osobistym dialogu, oczywiście, nawet na rowerze przyjadę czasami z Państwem porozmawiać. Przepraszam, to może zabrzmiało trochę żartobliwie, ale nic o rowerzystach bez rowerzystów, a najlepiej będzie się rozumiało to środowisko, kiedy naprawdę spróbuje każdy kandydat na prezydenta przejechać bezpiecznie przez Plac Dominikański, Szanowni Państwo, i doprowadzę do złożenia przez Wrocław aplikacji. Tak, to są rzeczy, w które warto inwestować, nie olimpiady, które przeminą i w których być może weźmiemy udział i trochę się zabawimy. Ważne jest, żeby gościć we Wrocławiu takie osoby i organizować takie spotkania, które będą promieniowały, które sprawią, że Wrocław będzie liderem pewnych projektów, z których inne miasta będą mogły czerpać. Pragnę, żeby Wrocław w tym zakresie mógł być wzorem. Dziękuję bardzo, podpisuję.